Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Gotuj z Ewą. W dzisiejszym dniu przychodzę do Was z pysznym ciastem z malinami. Takie trochę letnie, taka letnia propozycja, ale bardzo smaczna. Ciasto jest bardzo stabilne, może dość długo stać na stole. Kto jest zainteresowany przepisem, zapraszam na film. Do wykonania tego ciasta to są oczywiście galaretki. Jak wiadomo, galaretki robimy zawsze zaraz, dlatego że one nam stygną. Przeźroczyste i dwie. Ona będzie na wierzchu ciasta, więc rozrzedzimy ją normalnie, tak jak według przepisu idzie pół litra wody, pół litra wody. A te zrobimy po szklance wody, bo one będą nam zagęszczały tylko śmietanę z serkiem mascarpone. Więc no, przystępuję do rozpuszczenia galaretki. W tej większej miski będą przeźroczyste galaretki dodane, dlatego że tu przychodzą 4 szklanki wody. I tak, jedna gorąca rozmieszam i 3 chłodne, żeby szybciej ostygły. I teraz dodaję 3 pozostałe chłodne szklanki wody. Wtedy szybciej nam ustygnie, nie trzeba tak długo czekać. Dobrze, teraz nasze galaretki rozpuszczone już lądują do lodówki, a my zaczniemy robić czekoladowy biszkopt. Przepis na czekoladowy biszkopt zostanie umieszczony w linku pod tym filmem, bo ja już go robiłam dla Was po prostu tak z ręki. Dla tych, którzy nie wiedzą, zaczynamy od 7 ciepłych jajek, wbijamy je do miksera i dodajemy do tego szklankę cukru, miksujemy na taki kremowy puch około 15 minut. Dodajemy szklankę cukru i zaczynamy miksować. Jeżeli już tak Wam się ubije, teraz zmniejszamy te obroty i dodajemy 7 łyżek zimnej, bardzo zimnej wody. Teraz możemy już ściągnąć misę z naszego miksera. Mikser jest firmy Kerch. Bardzo wielu widzów mnie pyta, z jakiej to jest firmy i czy to jest dobry. Tego, czy mikser Kerch jest dobry. Słuchajcie, dobry jest, tylko już chyba też poruszałam ten temat. Wolałabym, żeby ta dziura do wrzucania różnych składników była zamykana. Bo jak mam dość dużo produktu, to muszę zasłaniać o tak ręką, wiecie, żeby nie chlapało mi po całej kuchni. To jest taki jeden minus. Natomiast misa potężna jest niebywałym plusem tego sprzętu. Więc musimy odważyć do tego biszkoptu, słuchajcie, tak. Mąki 160 gram i kakao 46 gram. Dokładnie. Także 160 gram mąki i teraz dorzucimy do tego... No. Kakao 46 gram. Widzieliście, zgrabnie sobie rozsypałam, ale już ogarnęłam. Mieszam te dwie mąki ze sobą. Mąki to kakao i mąkę i przez sitko będę przesiewała partiami i dodawała
do naszej masy jajecznej. Delikatnie pyską od dna, żeby nam nie opadło, żeby nie było takie zwarte. Piekarnik już możecie sobie nagrzać na 180 stopni góra-dół. Przyszykujemy sobie formę, obetniemy nadmiar papieru. Na przygotowaną formę wylewamy nasze ciasto czekoladowe i wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni góra-dół. Pieczemy około 30 minut. Jak będzie tego ciasta, słuchajcie, wyżej, forma będzie mniejsza, to wiadomo, że musimy troszkę dłużej. Jak będzie większa i ciasto będzie niższe, no to wtedy przypieczemy do suchego patyczka. To tak chyba najlepiej określić. Pół godziny i nasz biszkopt czekoladowy jest gotowy. Zostawiamy go do lekkiego ostudzenia, bo śmietany można kłaść na zimne biszkopty, wiadoma sprawa, więc on musi ostygnąć. Wtedy, kiedy nasze biszkopty są zimne, zwięzłe, można troszeczkę go sobie zciąć z góry, ale zobaczcie, on nie jest wcale taki wysoki. Uznałam, że zostanie taki już w cieście. Teraz przystępujemy do przygotowania masy. Na masę składa się mascarpone i dwie śmietany i te czerwone galaretki malinowe. W pierwszej kolejności do misy miksera wlewamy śmietankę 30 i ubijamy z cukrem pudrem. I ubijamy na najwyższych obrotach. Kiedy nasza śmietanka już powoli zaczyna gęstnieć, spójrzcie, dodajemy po łyżce serek mascarpone. Teraz pomału będę wlewała galaretki. Nasza masa z galaretkami jest już gotowa. Teraz zwilżę trochę biszkopt, żeby nie był zbyt suchy. Zwilżam go tylko i wyłącznie wodą. Możecie oczywiście dać trochę cytryny, ale w tym wypadku jest niekonieczne. Jest tak dużo różnych smaków w tym cieście, że nie potrzeba niczego innego dodać oprócz wody, żeby zwilżyć. Na nasz biszkopt wylewamy naszą masę. I wstawiamy do naszej lodówki, aby nam stężało. Teraz będziemy układać nasze maliny. Tak troszkę je wbijam na jakieś 3/4. Teraz nasze ciasto jest gotowe, żeby wylać na niego galaretkę. Ciasto jest teraz gotowe do wstawienia do lodówki. Najlepiej oczywiście robić to na noc, ono zdąży zmięknąć do rana i bardzo ładnie się będzie kroiło. No i galaretki stężeją, generalnie potrzebują na pewno ze 4 dobre godziny. Ja lubię robić ciasta na noc, wtedy mam pewność, że one już są bardzo dobre. Moi drodzy, tu macie efekt finalny. Ciasteczko bardzo dobrze się kroi, zobaczcie, jest stabilne. Także poleca się na stoły, dość mało słodkie, ale
aż tak bardzo nocnych i słodkich ciast nie polecam. Lepsze są takie mniej słodkie, zdecydowanie zdrowsze, wypełnione owocami świeżymi, także polecam po przepis na dół i wykonywać idealne na lato.